それは目が覚えていて、そして手が覚えているんです。Za literami zawsze stoi jakiś człowiek, tak, który je wykonuje. Wszyscy zawsze mówią, że G. Chyba G. Ja też G i A i E. Bo jest taki mały, śmieszny brzuszek i dużo kształtów, można poszaleć. Ja nie lubię wielkiego J. Niefajne, po prostu. Powodem, dla którego w ogóle się wzięliśmy za projektowanie nowych krojów dla Warszawy, było w ogóle sprawdzenie, czy jest coś takiego jak charakter pisma miasta. I oczywiście Warszawa miała strategię komunikacji, ale no na pewno nie było takiego projektu, który by próbował złapać atmosferę, klimat, historię Warszawy w projektach fontu. Tak samo jak projektowanie budynków i ulic i placów ma duży wpływ na to, w jaki sposób się czujemy w przestrzeni miejskiej, tak samo projektowanie komunikatów w tej przestrzeni ma bardzo duży wpływ na to, w jaki sposób w niej funkcjonujemy, czy jest nam w niej wygodnie i czy czujemy się w niej dobrze. W przypadku tego projektu Warszawskie Kroje powstały kroje oparte o miejską, warszawską tradycję literniczą, czyli niekoniecznie typograficzną, czyli taką związaną z drukarstwem, tylko szerzej pojmowaną literniczą. Szyldy, neony, nagrobki, wszelkiego rodzaju pisma ulotne, plakaty. Same fonty były opracowywane przez młodsze pokolenie. Nad całym projektem czuwali Łukasz Dziedzic, Michał Jarociński, Wiktoria Grabowska, Adam Twardoch. Głównie dzięki Renę, ponieważ Renę faktycznie po prostu wszystkich zna. To też fajne z tym geometrycznym S. Warszawa Wschodnia. Przed przystąpieniem do pracy nad warszawskimi krojami chodziliśmy na takie spacery po Warszawie. Pomimo, że od urodzenia mieszkamy oboje w Warszawie, no to ciężko jest poznać każdą z setek warszawskich ulic, a tym bardziej każdy z szyldów, które się znajdują na tych ulicach. Na pewno pod względem plastycznym te szyldy znalezione na Pradze były dużo ciekawsze, ponieważ w lewobrzeżnej Warszawie te tradycyjne zakłady no, to są do policzenia na palcach jednej ręki, więc na pewno na Pradze tego znaleźliśmy więcej i zdecydowanie odbiło się to chyba na wszystkich projektach. Lombard. Ja zaprojektowałam krój, który się nazywa Lombard. Troszeczkę zaciągnęłam z neonów, a troszeczkę z takiej śmiesznej książeczki techniki literalnictwa, żeby mnie skłamała, Jana Wojeńskiego. Cyrulik powstał jako taki trochę miks nagłówka gazety satyrycznej i kroju Cyklop, który też jakby jest takim naszym trochę polskim tworem. Ja bardziej zmierzałam do tego, że chciałam, żeby te litery miały bardziej klasyczną konstrukcję, no ale sposoby kreślenia to są bardziej współczesne. W Maglu starałem się wyciągnąć różne błędy popełniane przez domorosłych typografów w PRL-u. Krój obarczony błędem w każdej literze, ale w taki sposób, żeby to stało się na plus. Zdarza nam się trafiać na warszawskie kroje nie tylko w Polsce, ale w jakichś takich krajach typu Nowa Zelandia i naprawdę najodległejszych krańcach. Magię. Sklep alkoholowy. Tak. Natomiast na lotnisku w Lublianie nas foldery takie turystyczne dotyczące Lublianu również były złożone krajem Pracho i świetnie się najwyraźniej sprawdzają. Powstaje w Warszawie takie osiedle, gdzie warszawskie kroje trafiają nie tylko na budynki, ale też w ogóle jako nazwy budynków. Na pewno jest to jakby jakaś taka wisienka na torcie do wszystkiego dla ludzi, którzy może tam będą mieszkać i się zainteresują jakimś elementem. Mi się to bardzo podoba, mam nadzieję, że to jest ładny budynek. Warszawskie kroje nie są już tylko warszawskie i działają ogólnoświatowo. Kiedy sobie myślę o warszawskiej Pradze, to takie pierwsze skojarzenie to to, że Praga ma swój taki klimat, swój sznyt niesamowity i wydaje mi się, że to wynika z historii tego miejsca. To, z czego słynie warszawska Praga, to mali rzemieślnicy. To kiedyś było takie miejsce, gdzie praktycznie na każdym kroku znajdował się jakiś mały zakład krawiecki, na każdym kroku mogliśmy zobaczyć, nie wiem, zakład kapeluszniczy. I to, co jest takie charakterystyczne i troszkę jeszcze tego zostało na Pradze, to właśnie takie przepiękne szyldy projektowane najczęściej nawet nie przez artystów, ale przez samych rzemieślników, przez ich rodziny. Praga ma też tą zaletę, że tutaj życie płynie wolniej, więc kiedy już zmęczymy się tym lewym brzegiem, tym pędem, to tutaj właśnie na tej warszawskiej Pradze możemy złapać oddech, bo lewobrzeżna Warszawa to jest miejsce, gdzie się biega. Po prawym brzegu się godnie spaceruje i myślę, że to jest charakterystyczne dla Pragi.
I jeśli trzymamy się tematyki krojów warszawskich, to takie kolejne skojarzenie, które od razu mi się pojawia, jeśli chodzi o brzeg praski, to będzie fabryka Wedla. W drugiej połowie XIX wieku, kiedy Wedel już był taką marką bardzo rozpoznawalną, zauważono, że te produkty Wedla są masowo podrabiane. Emil Wedel, właściciel fabryki XIX-wieczne, osobiście podpisywał każdą czekoladę, każdy produkt Wedla. Dzięki temu mieliśmy pewność, że jak kupujemy coś, co jest sygnowane jego nazwiskiem, to jest to autentyczny produkt Wedla i tak do dzisiaj w zasadzie to rozwiązanie funkcjonuje. Oj, zobacz, to nie ma takiego przedłużenia, takiej tej dziwnej falki, która jest wszędzie. Jakby za dużo chyba jej w ogóle nie było wcześniej, wiesz? Tak. I na dole za dużo kątów się robiło. To jest minimalizm. I to W było takie zupełnie inne. Ta chorągiewka. Pisał to tak sztywno, podejrzewam, że to, o to wygląda jakby zaczynał z tej strony. Na początku pismo było pisane. To zawsze był jakiś ruch ręki, jakiś taki symbol. To, że te znaki mieszczą się w kwadratach zawsze, to w jakimś stopniu był wpływ drukarstwa, ponieważ ono się pojawiło bardzo wcześnie, w Korei, w Chinach, 1000 lat przed Gutenbergiem, gdzie każdy jest zupełnie osobny i jest zamknięty zawsze w regularnym kwadracie. Natomiast w Europie no, każda litera miała inną szerokość, więc niektóre musiały się ze sobą jakoś łączyć, więc to było rzeczywiście dużo bardziej złożone, żeby zrobić system składu czy druku dla pisma łacińskiego. Kanji to i mono wa tan ni kantan ni kakereba yoi to i mono dewa nai n desu. Kanji to i mono wa utsukushisa ga nakera dame nan desu. Dużo osób zawsze podnosi ten temat, że jest tak strasznie dużo różnych krojów, po co tworzyć nowe. Po co jeszcze jeden obraz, po co jeszcze jeden film, po co jeszcze jedna piosenka. Ja bardzo chętnie słucham muzyki z pewnych dekad już trochę bardziej minionych, ale jednak cały czas produkuje się, tak, nowe filmy, nowe piosenki i tak samo powstają nowe litery. To jest dziedzina jak każda inna, która w miarę z tego, jak się rozwija, ewoluuje. Ma też bardzo długą tradycję, bardzo wiele wzorów historycznych. Jak pojedziemy sobie, nie wiem, do Niemiec, czy do Szwecji, czy do Finlandii, no to mamy te jakby nasze litery, one są w innych zestawieniach i może niekoniecznie to rozumiemy. Pod tym względem alfabet łaciński jest po prostu niesamowity, bo to jest tak świetnie wymyślona rzecz, tak podatna i elastyczna na przekształcenia. Jednak nikt nie twierdzi, że namalowaliśmy wszystkie obrazy, które trzeba było namalować. Na poziomie estetycznym można to eksploatować w nieskończoność. それで良い字を書くには、まず心を静めなければなりません。ね、悲しくてもダメです。それから喜びすぎてもダメです。静かな心で、そして心を込めて書きます。そうするといい漢字が書けます。 Przez całą swoją taka sama grubość jest taka sama grubość. W górę cienko, w dół grubo. I to jest podobne do jazdy samochodu. Ruszamy, nie? Dwójeczka przed zakrętem. Teraz znowu rozpędzamy się. I znowu dwójeczka przed zakrętem. Rozpędzamy się i dwójeczka. Czyli musisz sobie zaprojektować całą kartkę i mniej więcej wyważyć, ile mamy jeszcze do końca i co jest za nami, jakie są szerokości tej litery, wysokości. Wszystko musi mieć jakiś tam swój rytm i mniej więcej w podobnych proporcjach. Oczywiście wydaje mi się, że w copperplate'cie wtedy łatwiej zachować kąt, i bo masz większą kontrolę tej litery, bo jak zaczynasz od połowy, to wtedy to ona potrafi się położyć. Ludziom się wydaje, że projektujemy litery, ale tak naprawdę większość czasu spędzam na projektowaniu przestrzeni pomiędzy literami. To jest równowaga między bielą, czernią, światłem, potem światłem kolejnej litery. Czy te światło wewnętrzne się równoważy ze światłem zewnętrznym? To są bardziej takie rzeczy całościowe. Nie zastanawiam się, jak będą wyglądały poszczególne znaki. Staram się wyobrazić sobie, jak będzie to działało jako system. I wydaje mi się, że jak te rzeczy się ma uporządkowane, to dopiero można wchodzić w detale, w faktycznie to, żeby to było dobrze technicznie wykreślone, też pod względem przebiegu krzywych. Faza kreatywna kończy się, jak narysujemy kilkanaście liter, natomiast żeby zrobić porządny font albo rodzinę,
to trzeba tych znaków rysować kilkaset i jeszcze w wielu odmianach. Można spędzić rok, 5 lat na pracy nad fontem, może on się wydać genialny, może taki być, ale na przykład nie spotka się z uznaniem odbiorców. A można zrobić font na kolanie w tydzień czy dwa i okaże się hitem. Projektanci liter są bardzo zorientowani na drobny detal. To jeżeli nie mają takiego deadline'u, że to jest po coś, to mogą taką rodzinę produkować przez 5 lat i w ogóle ona nigdy nie zostanie skończona. Wiele osób myśli, że typografia to jest jakieś strasznie nudne zajęcie i pewnie siedzą jacyś smutni ludzie w piwnicy i po prostu rzeźbią coś, co nie ma znaczenia, a tak naprawdę jest to praca pełna ekscytacji, olbrzymich emocji, jak dziwnie by to nie brzmiało. Kanji o mananda hito tachi to wa kanarazu shosha toyukoto o benkyou shimasu. Soshite sono benshyou ni wa yūmei na shijin no 詩を使うことが多いのです。例えば李白という人の詩、これを私は非常に好きなんですけども、その詩はですね、こういう情景を表しています。水平線の向こうには碧空が見えるんです。そしてその青空を背景にしてバックグラウンドにして猛攻の炎の乗った船が 小さくなっていきます。そしてそのありさまはですね、その詩の詩を書いた漢字の漢字をずっと見ていくと、まるで動くかのようにですね、まるで映画のように頭の中に浮かんでくるんです。 Czy jest w ogóle szansa na to, żeby powstał jeden język, którym będą mówili wszyscy ludzie na świecie? No to jest... Nie jestem bardzo dobrym futurystą, na razie się na to nie zapowiada. Gdyby z jakichś powodów zaistniał tylko jeden krój pisma, to następnego dnia pojawiłby się drugi. Deskara kanji o kaku to jest kokoro no naka ni geijutsu shin o yobi okusu.